Ośmieliłem się dzisiaj założyć królewski ornat Marii Gonzagi, najcenniejszy skarb tutaj Bielan Warszawskich, których właśnie w XVII wieku podarowała dla Bielan Maria Gonzaga, żona fundatorów tego kościoła na początku Władysława IV, a jak umarł, to wyszła za mąż za Jana Kazimierza. Dlaczego ją dzisiaj, Marię Gonzagę, chcę wspomnieć? Bo dosłownie wcześnie rano wreszcie wyczytałem, dlaczego Jan Kazimierz w słynnych ślubach kazimierzowskich, lwowskich, ofiarował Polskę Matce Najświętszej. Otóż za tym wszystkim stoi właśnie Maria Gonzaga, francuska księżniczka, która tu przyjechała do Polski. I to ona właśnie, patrząc jak kardynał Richelieu ofiarowuje Francję Matce Najświętszej Panience, namówiła swojego męża, Jana Kazimierza, tam znajduje się jego portret, do tego, żeby ofiarować Polsce Matce Najświętszej. Dlaczego to było takie ważne? No bo skończyła się nawała rosyjska i zaczęła się nawała potop szwedzki i Polska była w dramatycznej sytuacji. Chcę dzisiaj, jeśli można, panią Ewę poprosić, żeby w rolę Ludwiki Marii Gonzagi de Nevers się wcieliła. Posłuchajmy, jak brzmi ten tekst sprzed 400 prawie lat. Śluby Jana Kazimierza złożone dnia 1 kwietnia 1656 roku. Ciebie dziś za patronkę i królową obieram. Wielka Boga, człowieka, matko, najświętsza dziewico, ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem syna twojego, króla królów, a pana mojego i twoim miłosierdziem król, do najświętszych stóp twoich przypadłszy, ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie, oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom rzymskiego kościoła pokornie przyzywam. A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami twymi zniewolony, pałam wraz z narodem moim nowym, a żarliwym pragnieniem poświęcenia się twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak i senatorów i ludów moich imieniem, tobie i twojemu synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku tobie rozszerzać będę. Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem twoim i syna twego wielkim zmiłowaniem nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem, odniosę zwycięstwo, będę się starał u stolicy apostolskiej, aby za podziękowanie tobie i twemu synowi dzień ten corocznie uroczyście i to po wieczne czasy był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało. Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że zajęki i ucisk
mieci spadły w tym siedmioleciu na królestwo moje z rąk syna Twojego, sprawiedliwego sędziego. Plagi, powietrza, wojny i innych nieszczęść. Przyrzekam przeto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić. Ty zaś, o najlitościwsza królowo i pani, jakoś mnie, senatorów i stany królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał. To była królowa Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, żona króla Jana Kazimierza, 1 kwietnia 1656 rok, ofiarowanie Polski Matce Najświętszej. A również ta Maria Gonzaga bardzo kochała Bielanę i stąd dzisiaj ten wspomniany ornat, najbardziej wartościowa pamiątka właśnie sięgająca XVII wieku. To jest jakby pierwsze wspomnienie dzisiejsze, kiedy Polacy zwracają się o pomoc do Matki Bożej, o modlitwę, o wstawiennictwo, o pomoc. No kiedy przychodzi nawałnica, na początku rosyjska, powoli po zwycięstwie Władysława IV w pokoju w Polanowie przychodzi spieszy po wojnie smoleńskiej, spieszy na wojnę ze Szwedami. Potop szwedzki niszczy doszczętnie Polskę. Polska była przez w historii najbardziej zniszczona właśnie w tamtych czasach, w XVII wieku. I stąd za każdym razem ten odruch, żeby szukać pomocy u Matki Bożej. No, mijały wieki i z XVII wieku przechodzimy do naszych bliższych czasów. Wiek XX to oczywiście rodzące się państwo polskie, i rodząca się rewolucja bolszewicka i próba, żeby ta rewolucja pochłonęła i Polskę, i cały Zachód. No i najsłynniejsza chyba z bitew, która w spisach historycznych europejskich znajduje się albo w pierwszej dziesiątce wielkich przełomów historycznych, albo w pierwszej 15, 16, już trudno policzyć. To jest oczywiście Bitwa Warszawska, 15 sierpień 1920 rok. To są Polacy, którzy powstrzymali tę nawałę bolszewicką i nazywamy często tę wojnę cudem nad Wisłą, właśnie 15 sierpnia 1920 roku. Wspomnijmy, Józef Piłsudski, Tadeusz Rozwadowski, Józef Haller, szczególnie ten ostatni sławił się tym niezwykłym manewrem, który pobożni nazywają cudem nad Wisłą, mniej pobożnie mówią Bitwa Warszawska, której dyrygentem właśnie tego okrążenia, tego obwodu był wspomniany generał Józef Haller. I wiele lat później, i to był 15 sierpnia, dzień zaśnięcia Najświętszej Panienki, i stąd od stosunkowo niedawno już wolnej Polsce święto Wojska Polskiego, to jest właśnie dzień dzisiejszy. Już od kilku dni tutaj jeżdżą czołgi, armaty strzelają, ponieważ 15 sierpnia to jest wspomnienie cudu nad Wisłą. Papież Jan Paweł przyjechał do Radzymina, bo przecież tam się rozgrywały walki już w 99 roku. To tylko dwa zdania, że nie chcę dzisiaj zbyt dużo cytatów, ale wspomnienie tamtych wydarzeń, które mocno zaznaczył papież, nasz papież. Wiecie, mówi, że urodziłem się w 1920, w maju,
w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług wdzięczności w stosunku do tych, którzy podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli. Co by było, gdyby nie było tego Radzymina, tego cudu nad Wisłą, mówi papież. Jak głęboko to wydarzenie wpisane jest w moją historię osobistą i w historię nas wszystkich. To jest wspomnienie Jana Pawła z cudu nad Wisłą. I wreszcie trzecie wydarzenie, które związane jest z Matką Najświętszą i sytuacją trudną, której szukamy pomocy wstawiennictwa Najświętszej Panienki. No to jest oczywiście czasy powojenne, czasy komunizmu. Prymas Stefan Wyszyński, uwięziony w Komańczy, pisze ten słynny tekst ofiarowania się ślubów jasnogórskich, ofiarowania się Matce Najświętszej. Nadal przebywa w izolacji, w więzieniu w Komańczy, a na Jasnej Górze który to był rok, żeby nie skłamać, przypomnijcie, 56. Biskup Klepacz, przewodniczący episkopatu, czyta tekst kardynała Wyszyńskiego. Tylko dwa zdania. Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiano Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Gdy upływa 3 wieki od radosnego dnia, którym zostałeś Królową Polski, czyli wspomniane śluby kazimierzowskie we Lwowie, my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królowę narodu polskiego uznajemy. Tekst może dobrze znamy, więc tylko fragment przeczytałem. To są te 3 wydarzenia za każdym razem. Potop szwedzki, potop i nawałnica bolszewicka i czasy komunizmu, kiedy Polacy szukają pomocy w osobie Matki Najświętszej. I tak jest za każdym razem. Myślę, że dzisiaj, kiedy dla wielu też jest jakby sytuacja taka niejasna, kiedy już 904 dzień wojny w Ukrainie. No właśnie, że możemy szukać pomocy, wstawiennictwa, opieki, Matki Najświętszej, jakby sprawdzona droga, która właśnie prowadzi szczególnie Polaków, żeby tu szukać pomocy. I dzisiaj razem z Wami chciałem, szczególnie dla tych, którzy doświadczają jakichś trudnych sytuacji, trudnych doświadczeń, bolesnych, razem z Wami przyzywać opieki i wstawiennictwa Matki Najświętszej. Amen. Wyznajmy.